Koncertem muzyki klasycznej uczczono laureatów dorocznych nagród prezydenta miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR. Drugi raz z rzędu Bielsko-Biała okazało się najładniej świątecznie oświetlonym miastem w Polsce. Zostaliśmy zwycięzcami 5. plebiscytu miast Świeć się. W miniony czwartek oficjalnie oddano do użytku 2-kilometrowy odcinek przebudowanej ulicy Sobieskiego w Starym Bielsku. W Urzędzie Stanu Cywilnego niecodzienny jubileusz. Pani Stanisława Dłubakowska-Plutecka świętowała swoje 100. urodziny. Rozpoczęły się ferie. Dla uczniów z Bielska-Białej na najbliższe 2 tygodnie gmina przygotowała atrakcyjny program zajęć. Koncertem muzyki klasycznej uczczono laureatów dorocznych nagród prezydenta miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR. Nagrody przyznano po raz 21. W tym roku najważniejsze trofea trafiły do pań. Za szczególne osiągnięcia artystyczne ubiegłego roku statuetkę IKARA otrzymała Beata Przybytek, wokalistka, pianistka i kompozytorka, obecnie pedagog Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2013 roku uhonorowano ją Mateuszem Trójki 2013, prestiżową nagrodą muzyczną programu Trzeciego Polskiego Radia imienia Mateusza Święcickiego w kategorii Muzyka Jazzowa Wydarzenie za pełną uroku pomysłów kompozycyjnych i jazzowego nastroju płytę I'm Gonna Rock You. Pani Beato, wreszcie jazz w Bielsku-Białej został doceniony również w ten sposób. No bardzo, bardzo się cieszę. Jestem oszołomiona, szczęśliwa. No i cóż, no, nie spodziewałam się tego, ale no, stało się, jestem dumna i zamierzam się tym chełpić. Plany są takie, żeby cały czas śpiewać i cały czas nagrywać, więc w tej chwili ja już pracuję nad kolejną płytą. I mam nadzieję, że końcem roku wyjdzie i się ukaże. No, natomiast na razie jest na etapie przygotowań, komponowania, więc myślę, że jest, no, póki co jestem w połowie materiału. Drugiego IKARA 2013 za wybitną dotychczasową działalność otrzymała Beata Borkowska, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, adiunkt Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Założony przez nią w 1993 roku Bielski Chór Kameralny zaliczany jest do najlepszych zespołów w kraju. Beata Borkowska jest jego dyrygentem. Wydawałoby się, że 20 lat to jest szmat czasu i przez ten czas można by się było w wielu zawodach wypalić. Czuje się Pani wypalona? Nie. To jest chyba właśnie fenomen tego zawodu, ponieważ pracuję z ludźmi. Poza tym chór jest tak niesamowitym instrumentem muzycznym, który fascynuje brzmieniem, którego brzmienie możemy modelować, którego brzmienie jest niepowtarzalne. Nie ma dwóch identycznych chórów i z każdym utworem chór może być zupełnie innym zespołem. Ten sam chór może być zupełnie innym zespołem. Póki są osoby, które chcą ze mną współpracować, to tak długo będzie ten zespół trwał i zawsze będzie to moją pasją, którą naprawdę ogromnie cenię i kocham. Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywul przyznał w tym roku również nagrodę specjalną. Otrzymał ją Tomasz Szulakowski, autor tekstów, dziennikarz radiowy, reżyser. Od początku jest związany z zainicjowaną w 2008 roku przez eurodeputowaną Małgorzatę Hanslik akcją charytatywną Kopciuszek. Drugi raz z rzędu Bielsko-Biała okazało się najładniej świątecznie oświetlonym miastem w Polsce. Zostaliśmy zwycięzcami 5. plebiscytu miast Świeć się. Wygraną Bielsku-Białej zapewnili mieszkańcy i sympatycy miasta, którzy aktywnie włączyli się w zabawę głosując na specjalnej stronie internetowej plebiscytu. Dzięki głosującym najpierw przeszliśmy etap wojewódzki, by dotrzeć do finałowej 16. Tam do samego końca walczyliśmy na głosy ze Szczecinem i wygraliśmy przysłowiowym rzutem na taśmę. Teraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców miasto otrzyma od organizatorów energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy złotych, który będzie mogło przeznaczyć na dowolny cel charytatywny. Cieszymy się, że drugi raz udało nam się, że chciałem jeszcze raz kolejny raz podziękować tym internautom, mieszkańcom, którzy głosowali na nas. Cieszymy się, no bo znowu raz, że jest promocja miasta ogromna, a z drugiej strony jest nagroda 11 tysięcy AGD i to znowu przekażemy domom pomocy społecznej, domom dziecka, tym, którzy najbardziej potrzebują. Dziękuję jeszcze raz tym, którzy głosowali na nasze miasto.
W miniony czwartek oficjalnie oddano do użytku dwukilometrowy odcinek przebudowanej ulicy Sobieskiego w Starym Bielsku. Ulica Sobieskiego remontowana jest etapami. Pierwszy dotyczył odcinka od kościoła świętego Stanisława w Starym Bielsku. Oddany właśnie odcinek od ulicy Międzyrzeckiej do Kupieckiej w trudnych warunkach terenowych był realizowany od 2011 roku. To jest największa inwestycja drogowa, taka lokalna, jeśli możemy ją nazwać, bo te wszystkie obwodnice to są bardzo ważne, natomiast z lokalnych dróg ta ulica, która łączy Wapienicę ze Starym Bielskiem, jest bardzo poważnym przedsięwzięciem. Całość ponad 50 milionów złotych kosztuje, już robimy etapami kilka lat. No zostały nam jeszcze dwa etapy, około 14 milionów złotych, no ale myślę, że uda się w tym roku jeden z tych etapów na pewno jeszcze zrobić. Będziemy się starali w każdym razie. No i w tym roku chcielibyśmy zakończyć tą bardzo ważną taką arterię, bardzo długą, bardzo skomplikowaną, bo i górzysta droga, no i wycięcia są i kanalizacja, problem kanalizacji. I no wiele, wiele tu utrudnień jest. Mury oporowe muszą być robione na dużej części, na dużych odcinkach tej drogi. Także jest to ten, ale cieszę się, że kolejny duży odcinek się udało oddać do użytku. No i w tej chwili już mieszkańcy Wapienicy, Starego Bielska, ci, którzy przyjeżdżają, mogą naprawdę przyzwoicie już jechać, bo te odcinki, które mamy robić, iść o samą drogę, to nie są takie najgorsze po prostu. Musimy natomiast tam odwodnienia, kanalizacja, chodniki, mury oporowe, to jest problem, bo sama droga nie jest taka najgorsza. Także myślę, że to jest bardzo ważne, że do tego momentu tu do strażnicy doszliśmy od Wapienicy i teraz została nam tylko końcówka tutaj w Starym Bielsku. Myślę, że to też się uda zwalczyć. Przebudowa była realizowana etapami. Część, ta znacząca część jest za nami i dzisiaj chcemy pokazać prawie dwukilometrowy odcinek przebudowanej ulicy. Zostaje jeszcze około kilometra, więc to już nie jest dużo w porównaniu do tego, co było od początku. Niemniej i to będziemy pokazywali, droga realizowana w bardzo trudnym terenie, gdzie konfiguracja terenu, usytuowanie zjazdów, bo i po jednej, i po drugiej stronie zlokalizowane są budynki. Ta cała infrastruktura, którą trzeba było przebudować i uporządkować najpierw, no stwarza naprawdę duże problemy w czasie realizacji. W Urzędzie Stanu Cywilnego niecodzienny jubileusz. Pani Stanisława Dłubakowska-Plutecka świętowała swoje setne urodziny. Jubilatka jest w świetnej kondycji i już na wstępie zaskoczyła nas, cytując z pamięci sentencję klasyka. Boże, daj mi pogodę ducha, abym godził się z tym, czego zrobić nie mogę. Odwagę, abym zmieniał, co zmienić mogę i mądrość, aby odróżniać jedno od drugiego. Jubilatka mimo swojego wieku dalej prowadzi aktywny tryb życia, a na ścianie sali USC zawisły jej prace hafciarskie, bo pani Stanisława nadal poświęca się swojej pasji. Uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt osób, w tym oficjalną delegację władz miasta. Gratulacje i życzenia stuletniej Bieszczance złożył prezydent miasta Jacek Krywult wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem Batyckim. Cieszymy się, że jest tu z nami jubilatka, cieszymy się, że jest jej siostra, cieszymy się bardzo. Mamy też takie dwie siostry, które jedna skończy 104, jedna 103 również w naszym mieście, czyli wszystkie możliwe kombinacje są tutaj do przyjęcia. Proszę Państwa, ja chciałem Pana Przewodniczącego w imieniu, myślę, wszystkich naszych mieszkańców złożyć Pani Stanisławie serdeczne gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu, bo jest to przepiękny jubileusz. Cieszymy się, że w naszym mieście jest tak dużo, tak długo żyjących ludzi, bo naprawdę bijemy wszelkie rekordy. Będę dwa słowa jeszcze chciał później na ten temat powiedzieć. I cieszymy się, że Państwo tutaj dzisiaj przybyli, że możemy razem świętować. I myślę, że te życzenia to przede wszystkim życzenia dużo zdrowia. Ono jest w każdym wieku potrzebne, a w pewnym wieku szczególnie jest potrzebne to zdrowie. Dlatego przede wszystkim życzę Pani dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i tego, żeby za rok można obchodzić następne lecie. Pani Stanisławo, to są takie najlepsze chyba życzenia, żeby na rok, za rok były następne lecie. Rozpoczęły się ferie. Dla uczniów z Bielska Białej na najbliższe dwa tygodnie gmina przygotowała atrakcyjny program zajęć.
Miasto stawia na sport. Nie dziwi więc oferta, jaką na ferie przygotował Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Będzie siatkówka, piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, nauka pływania, a jak dopisze śnieg, to również narciarstwo na stoku dębowca. Na szczęście chyba najpopularniejsza dyscyplina zimowa ostatnich lat w mieście. Łyżwiarstwo wydaje się niezagrożone, bo kryte lodowisko przy Parku Słowackiego mrozi pełną mocą. Za Halą Bratków na czas ferii uruchomione będzie drugie lodowisko. Zaproponowaliśmy w tym roku 19 różnych programów, projektów, które obejmują różnego rodzaju konkurencje. One będą się odbywać na trzech naszych obiektach. Na hali Wiktoria przy ulicy Bratków, na kąpielisku Troclik oraz na krytym lodowisku w Parku Słowackiego. Będą to różnego rodzaju gry zespołowe na Wiktorii, czyli turnieje piłki nożnej halowej, turnieje siatkówki, turnieje koszykówki, na lodowisku różnego rodzaju gry i zabawy oraz na pływalni, wiadomo, zawody pływackie. Oprócz tego jest parę kategorii takich bloków programowych, w których będziemy szkolić młodych adeptów różnych sztuk, na przykład sztuk walki, czyli samoobrona, nauka jazdy na łyżwach, nauka pływania, nauka tańca oraz, jak warunki atmosferyczne pozwolą, również nauka jazdy na nartach. To na stoku dębowca oczywiście, jeżeli zostanie naśnieżony. Jeżeli nie, nie będziemy mogli przystąpić do tej akurat kategorii. Będzie również taniej przez ferie. Będzie taniej, tak. Zapraszamy oczywiście na obiekty. Będzie taniej jak co roku. Wszystkie informacje są na naszej stronie, także zapraszamy do aktywnego odwiedzania naszej strony. Tam Państwo wszystkie informacje otrzymają.